Cześć, witajcie na kanale Riser w kolejnym odcinku gry Ark Survival Evolved Scorched Earth. Po takiej dość długiej przerwie musimy wrócić, znaczy wracamy sobie na serwer. No i niestety jest bardzo zła informacja, bo przez to, że leżałem w szpitalu, straciłem wszystko w zasadzie oprócz tego latacza, bo nie było mnie 9 dni w grze. No i zobaczcie, ktoś przyszedł, rozwalił mi bazę, przejął mi dinozaury, zostały mi tutaj tylko te torni dragony. Morelatops, tutaj ta Argentiva i ćma i to wszystko, co mi zostało, niestety grucha, te cztery wiwerny, które miałem, i reszta została stracona. Tutaj nawet widać, kto mi to wszystko przejął, jakiś tam Sand Chillings. No i niestety ktoś był na tyle chamski, że rozwalił mi też całkowicie bazę, bo no trzeba być siurem, szczerze mówiąc, żeby rozwalać całkowicie bazę, bo wystarczyło po prostu zniszczyć jakieś tam szafy. Nawet jest tak, że jeżeli zniszczycie szafę, to i tak nie możesz mi lota zabrać, co nie? Więc gość mi po prostu zniszczył bazę, bo jest głupim siurkiem i zostało mi tylko tutaj ten safe. W tym safe'ie no nie ma za dużo rzeczy. Musiałbym zaczynać w zasadzie od nowa wszystko tutaj budować, oswajać. Mam jakieś takie podstawowe coś, nawet widzicie, rocket launchery sobie zbierałem, żeby z tych airdropów, żeby zacząć oswajać tego golema, jeszcze raz spróbować oswoić. Tutaj jakiś nawet granat mam i takie pierdoły, no ale niestety wszystko inne zostało stracone. A szkoda, bo miałem bardzo silną wywernę, która już robala zabijała. Miałem już na tego golema, byłem gotowy w zasadzie, żeby go oswoić. No straciłem, o właśnie, zapomniałem, że też modliszkę straciłem. Także ktoś niestety się wzbogacił. Spóźniłem się jeden dzień, bo nie było mnie 9 dni, a po 8 już można było przejąć, także szkoda bardzo. Myślałem, że mam jeszcze ten dzień, no ale nie mogłem się zalogować, jako że byłem w szpitalu, no bo nie miałem komputera ze sobą. No i pytanie do was, co robimy dalej ze serią Scorched Earth? Czy zaczynamy nową serię, czy tutaj nie wiem, jak kontynuować, bo musiałbym poświęcić na to bardzo dużo czasu, żeby to wszystko odzyskać. Na przykład taki Grucha już nie wróci. Grucha to był po prostu mistrz świata, no tak, był pięknie wylevelowany. A teraz już tak łatwo by nie było. No szkoda też tych wywern, została mi jeszcze do oswojenia ognista wiwerna, bo jej wam nie pokazałem. No na szczęście większość rzeczy tutaj już zrobiłem, tak? No jeszcze jaskinie chciałem pozwiedzać, ale jaskinie myślę, że po prostu pozwolicie mi, żebym sobie pozwiedzał na singlu. Może po prostu na singlu będę kontynuował, tak jak wam mówiłem w filmie, w tym vlogu poszpitalnym, że no niestety nie mogę już teraz tak grać po 5-10 godzin non-stop warga, tylko muszę robić sobie przerwy, więc jest to trochę problematyczne. Także pytanie do was, jak kontynuujemy serię, co chcecie zobaczyć tutaj w tym arku. Niedługo też będzie update, jakoś za tydzień 10 ma być chyba października, więc też jakieś tam nowe na pewno rzeczy będę wam pokazywał. A teraz właśnie pytanie, co robimy, bo na pewno też będę dużo innych gier nagrywał, a tego arka oczywiście też bardzo bym chciał, no bo wiadomo, że większość fanów jest arkowych. No i w zasadzie na razie to tyle. Pytania są do was zadane, co tutaj robimy. Dobrze, że chociaż ten save wrzuciłem, ale szkoda, bo nie przeniosłem wszystkich przedmiotów do save'u, bo miałem w szafie i tak dalej. No ten szpital tak nagle akurat mi wyskoczył. Gdybym wiedział, to bym się przygotował wcześniej, przerzucił te przedmioty do tego save'u. A ja nie wiedziałem, że jak pójdę do szpitala, to mnie od razu położą niestety. Także czekam na wasze komentarze i dzisiaj będzie jeszcze jakiś tam inny odcinek na pewno. Albo z tego arka, albo z innej gry. Może chcecie, żebym zaczął, żebym wrócił do modów do nagrywania, bo tam dużo przez ostatni miesiąc nowych modów powstało, a więc będę czekał na wasze opinie. Dzisiaj to wszystko. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, łapka w górę, komentarz. I jeżeli jesteście nowi, oczywiście zachęcam was do subskrybowania. Dzięki bardzo, dzisiaj to wszystko, trzymajcie się, cześć.